Dzień dobry, szanowni widzowie. Dziś zapraszam Państwa na eteryczny, żeby nie powiedzieć erotyczny odcinek, w którym utalentowany wróżbita czytacz przedstawi Państwu wiedzę tajemną na temat wróżenia z fusów. Zapraszam na T-Booktak. Na dwoje babka wróżyła, a ja wróżę na kilka sposobów. Możemy wróżyć z kart. Możemy wróżyć też dzięki... medalionowi, ale już nie możemy z niego wróżyć. Możemy też wróżyć z kwiatów. No, ten gościu, z niego nie możemy wróżyć, on tutaj chroni nas przed złymi mocami i demonami. Dlatego jakby ktoś pytał, to właśnie dlatego nie ma tutaj ze mną mojej żony, bo on chroni przed wszelkimi upiorami. No, możemy wróżyć z ognia i możemy wróżyć z fusów, z herbaty. A skoro już jesteśmy przy herbacie, herbata i książka, to dla wielu jest duet wręcz nierozłączny, nierozerwalny, bardziej nawet niż papuszki nierozłączki. Dlatego dziś odpowiem na 8 pytań związanych właśnie z herbatą i z książką. Nie przedłużając, bo minuta połączenia jest bardzo droga, a czas eteryczny bardzo cenny. Zaczynamy od pytania numer 1. Czarna herbata, czyli twój ulubiony klasyk. Jeżeli mnie czasami oglądacie, to wiecie z pewnością, że ja za klasykami no nie bardzo przepadam, ale jest taka jedna książka, którą no można podciągnąć pod klasyka, którą zawsze bardzo mile wspominam i myślę, że w jakiś sposób jest ona zażywiem tego, czym się zajmuję obecnie. I jest to Buszujący w zbożu J.D. Salingera. Myślę, że to jest klasyka, jeżeli chodzi o książki Young Adult, którą warto przeczytać, bo dotyka takich problemów, myślę, uniwersalnych, jeżeli chodzi o życie nastolatka, takiego zbuntowanego nastolatka, który nie zgadza się, powiedzmy, z systemem, ze wszystkim. Myślę, że warto się zapoznać. I to jest moja czarna herbata, czyli ulubiony klasyk. Pytanie numer 2. Zielona herbata, czyli książka tak nudna, że przy jej czytaniu zasnąłeś. I tutaj mam bardzo wielki problem, bo ja już jestem stary i ja generalnie zasypiam przy czytaniu książek. Zdarzają mi się takie dni, że zacznę czytać książkę i nie minie 5 minut, a ja już śpię. Czasami budzę wręcz Natalię w nocy, kiedy przywalę głową gdzieś tam o bezgłowie łóżka, aż huknie, lutnie po prostu hałas na cały dom. No, zdarza mi się nie zasypiać przy książkach, ale jeżeli miałbym wskazać taką książkę potwornie nudną, przy której zdecydowanie bardzo spać mi się chciało i długo ją czytałem, to mogę wskazać 2 tomy Delirium Pandemonium oraz Requiem. Jeżeli mam wskazać książki tak nudne, że zasypiam przy nich więcej niż przy innych, to na pewno drugi i trzeci tom Delirium pasuje tutaj jak ulał. Pytanie trzecie. Herbata Puer, czyli książka, w której bohaterowie ciągle się przemieszczają. Łomatko i córko, takich książek jest mnóstwo, w których bohaterowie ciągle się przemieszczają i ostatnio czytałem na przykład, no dość taki popularny tomik Imperium Bush, czyli 5. odsłonę Szklanego Tronu Starej J. Maas, gdzie oni tutaj idą i idą i walczą i walczą i idą i idą. No i mój ulubiony przedstawiciel tego gatunku, choć może nie tak klasyczny, to jest Metro 2033 Gluchowskiego i w ogóle cała seria Metra, bo mamy tutaj to przemieszczanie się po tym całym moskiewskim metrze, ale przede wszystkim mamy fantastyczne kreacje bohaterów, fantastyczną fabułę, fantastyczne dialogi. No, trudno mi powiedzieć, co w tej książce jest niefantastycznego, dlatego zamknę się i przejdę dalej. Numer 4. Herbata Oolong, albo Oolong, czytał jak czytał, ja tam na herbatach się nie znam, czyli książka, której poświęca się zbyt mało uwagi. I myślę, że tutaj takim dziełem będą podzieleni Nila Schastermana. No, nie słychać o tej książce za wiele, a myślę, że zdecydowanie powinno być o niej głośno, bo książka porusza ważne tematy, być może wydające się być absurdalnymi, bo chodzi o to, że można oddać nastolatków na podzielenie i są oni przemielani na narządy do przeszczepów. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale Schasterman, bazując też na faktach, pokazuje, że być może to science fiction wcale nie jest tak nierzeczywiste. Ogólnie seria genialna i strasznie ją lubię, to jest w ogóle moje odkrycie zeszłego roku. Pytanie 5. Herbata biała, czyli książka niezasłużenie popularna. I myślę, że tutaj nie będę wielkim odkrywcą. Moja decyzja w tym temacie jest jedna i może być tylko jedna. Niech ją tylko tutaj dorwę. Dziewczyna z pociągu Polly Hawkins. To jest jeden z najbardziej
okrzyczanych sukcesów, debiutów literackich ostatnich stuleci, w ogóle chyba wszechczasów, bo nie spotkałem się, żeby jakakolwiek inna autorka czy autor doczekał się tak wielkiego debiutu jak Paula Hawkins, która jeszcze przed wydaniem książki w języku angielskim była już popularna praktycznie na całym świecie. Prawa sprzedano do ponad 40 tłumaczeń. Tymczasem książka jest po prostu średnia. Dziewczyna z pociągu, wiem, że wiele osób wskazałoby też ten tytuł, także nie jestem tu oryginałem, no trudno, nie zawsze można być doskonałym, nie zawsze można być oryginałem, trudno, przykro mi. Pytanie szóste. Herbata yerba mate, o ile w ogóle yerba mate to jest herbata, bo znam ludzi, którzy no obraziliby się, gdyby usłyszeli, że yerba mate to herbata, bo yerba mate to jest po prostu innego rodzaju napój. Ale wracając, yerba mate, czyli książka, przez którą trzeba przebrnąć przez pierwsze rozdziały, by się akcja rozkręciła. Tahereh Mafi, Dotyk Julii, książka, którą przeczytałem już dawno temu i wciąż nie mogę się zabrać za tą drugi i trzeci, i być może powodem tego jest fakt, że strasznie długo w ogóle przechodziłem przez te pierwsze rozdziały, które były nudne jak flaki z olejem, i dłużyło się to i dłużyło, a ja zdychałem. No, nie zasypiałem tak jak przy Delirium oczywiście, ale było to ciężkie, dopiero później zaczęło się to rozkręcać i myślę, że do tej pory mam jakiś tam ból z tego powodu i przez to jest mi ciężko sięgnąć po tomy kolejne. Siódme. Herbata ziołowa, czyli książka, którą czytano mi na dobranoc, gdy byłem dzieckiem. O matko i córko, żebym ja pamiętał, co mi czytano, kiedy byłem dzieckiem, to tata ze mną siadywał i czytał mi książki do podusi. Pamiętam, że czytał mi Toy Story na pewno, bo ja miałem wielką fazę na Toy Story od Disneya i Pixar. I pamiętam tę książkę z tego powodu, że mój tata nie potrafił czytać nazwiska głównego bohatera, ani jednego, ani drugiego. I tam była pisownia oryginalna, Woody i Buzz Lightyear, czy jakoś tak, jak to leciało. I mój tata zawsze czytał Woody albo Wody i Buzz Lichter. Także ja zawsze się na to irytowałem z tego powodu i myślę, że to sprawiło, że tak dobrze zapamiętałem, że ta książka była mi czytana, a inne książki? O matko, nie pamiętam, ja mam sklerozę, generalnie nie pamiętam. No i czas na pytanie ósme. Coraz ciężej mi pokazywać te cyferki. Herbata owocowa, czyli twoja ulubiona lekka książka. No i tutaj mam też problem, bo znacie mnie. Tak, będą znowu złote myśli czytacza, znowu już będzie się rozwodził. Dla mnie czytanie to jest przede wszystkim rozrywka, służy dobrej zabawie i lubię mieć z tego jak najwięcej przyjemności. Dlatego sięgam na ogół po książki, które sprawiają mi przyjemność, przy których świetnie się bawię. I teraz taka lekka książka. Ha, czytam same lekkie. Tak, jestem nierozwinięty, niedorozwinięty, nierozwijający się od przedszkola. Wiem, debil ze mnie. Ale myślę, że mogę powiedzieć tak z sentymentu może bardziej i z braku laku i kid dobry. Harry Potter, seria Harry'ego Pottera, bo tomy 1 do 5 czytałem po jakieś 25 razy, nie, więcej niż 25 razy. Tomy 6 i 7 trochę mniej, bo to już był ten czas, kiedy bardziej się rozglądałem za dziewczynami niż tam za okularnikiem z jego miotłą. Jezus Maria, jak to zabrzmiało. Się rozglądałem za miotłą okularnika. Dobra, wytniemy to. Także tak, Harry Potter myślę na pewno jest jedną z tych lekkich serii, lekkich książek, które lubię najbardziej, do której mam największy sentyment. No a przynajmniej tak mi się jeszcze wydaje. No i pytanie numer 9, to będzie tak, jeden paluszek zginamy, o tak. Pytanie numer 9. Ice Tea, czyli książka, która zmroziła ci krew w żyłach. Było takich książek kilka, ale takim najbardziej powiedziałbym Blackout Marka Ellsberga. Tak, wiem, to jest absurdalne, bo to nie jest nawet horror, to jest thriller, ale to, co mnie zmroziło w tej książce, to fakt, że tak niewiele nas dzieli od prawdziwej, realnej katastrofy, bo wystarczy odłączyć na całym świecie prąd i cofniemy się nawet nie do średniowiecza, bo w średniowieczu ludzie bez prądu żyć potrafili, a my już nie. No i dziesiąte, i wyszedłem na głupka, bo mówiłem, że pytań będzie 8. Dziesiąte, czyli rozlana herbata, czyli kogo taguję? Nie będę was tutaj dziesiątkował i wybieram ciebie konkretnie, bo ty masz zrobić ten tag. Nie, ktokolwiek z was ma ochotę ten tag zrobić, zróbcie go. A tymczasem ja muszę wam przyznać się do czegoś. Wiem, wygląda jakbym miał herbatkę, a ja tak naprawdę nienawidzę herbatki i w tym kubeczku mam Coca-Colę.
Nienawidzę herbaty i jestem jednym z tych czytających, którzy herbaty nie piją praktycznie nigdy. Herbata z cytryną smakuje mi raz w roku i raz w roku średnio ją pijam, także sorry, zrujnowałem całą wizję ludzi czytających. A na zakończenie spójrzcie na ten medalion i śledźcie go wzrokiem. Śledźcie uważnie. Ten odcinek bardzo wam się podobał. Dajecie łapkę w górę. Nie możecie sobie też wyobrazić życia bez subskrybowania tego kanału oraz obserwowania jego profili na Facebooku oraz na Instagramie, ponieważ jest to najlepszy kanał na BookTube, jaki kiedykolwiek widzieliście i nie możecie się powstrzymać przed jego dalszą obserwacją. A jeżeli tego nie zrobicie, to wiedzcie, że czeka was straszna przyszłość, przerost paznokcia, upalucha prawej stopy oraz powracająca co tydzień biegunka. Subskrybujcie czytacza i niech los wam sprzyja. Serdecznie dziękuję za uwagę i przypominam, że minuta dzisiejszego odcinka każdego z was kosztuje 3,92 zł płatne przelewem na moje konto w ciągu 14 dni roboczych. Życzę miłego dnia, do zobaczenia następnym razem. Cześć!